Siemaneczko, w 84. części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon. Przypominam, że jesteśmy w siedzibie Juniora. No, w sumie łatwo się domyśleć po tych widokach. Dobra, zanim zaczniemy, zanim przekażę wam smutne wieści. Notatki Baltona Dubisa. Moja rada dla kolegów po fachu. Nigdy nie przyjmujcie zleceń na naprawę filakterium. Dzięki temu unikniecie nieprzespanych nocy. Niech was nie zwiedzie to, że przedmiot ten na pierwszy rzut oka nie wydaje się skomplikowany. Ja już drugi tydzień męczę się z tym cholernym filakterium. Użyłem już wszystkich narzędzi, wszystkich patentów, a sroce z podogona nie wypadłem, bo siedzę w zawodzie dobre 30 lat. Spróbuję użyć jeszcze roztworu z kasztanów, ale nie wierzę, żeby to coś dało. Dobra, teraz mogę to jakoś skomentować, Geralt? Cholera wie. Wracając do tematu, co się stało skarbem Dijkstry. Ano, skarb już nie był odnalezienia, dlatego że nie pozwoliłem torturować Triss. Bo gdybym pozwolił torturować Triss, moglibyśmy porozmawiać z Menge i tam wygadałby się do nas. Wiecie, podeszlibyśmy go sposobem, wygadałby się, gdzie jest ten skarb. A że ja się na to nie zgodziłem, uważam to za słuszną decyzję, bo nie chciałem pozwolić, żeby Triss byłaby torturowana, pewnie dosyć boleśnie. Bo wiadomo, że im dłużej rozmowa by trwała, to by bardziej dostała Triss. A żeby się dowiedzieć, gdzie jest skarb, musielibyśmy trochę pogadać z Menge. Więc no już po tej decyzji, że jednak lecimy na rzeź i tam wybijemy wszystkich, to już wtedy niestety skarb był utracony na zawsze. A z Pryszcillą, jakbyśmy pogadali, to i tak by się ten quest zakończył, a o skarbie nic nie byłoby mowy. Więc no sorry, niedźwiedź, no kurczę, szkoda. Z jednej strony mi trochę szkoda, z drugiej nie, no bo w sumie no zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Nie chciałem, żeby Triss była, żeby nie była torturowana, nie? A na pewno oni mają tam bardzo nieprzyjemne sposoby na te tortury. Ale wiem też, że chciałaś to zobaczyć. No sorki, mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Ja jeszcze to ci w komentarzu napiszę, że już skarbu nie zobaczymy. Więc już pewnie będziesz wiedział, zanim ten odcinek się ujawni. Ujawni. Dobra, nie, to tyle, co chciałem wiedzieć. Tego już nie musimy sprawdzać. Coś tu jest do przeszukania? Jakieś fanty? Nie, dobra, pogadaj z Pryszcillą. To jest na 11 poziom, więc tak sobie zrobimy. No, myślę, że to będzie dobry patent. No, z tą Triss, z tym skarbem. Czy Triss pewnie by przeżyła to? Chyba tak. Nie wiem, tak sobie wyczytałem, ale no te tortury i w ogóle. A być może ja później będę chciał coś z Triss więcej? Kto wie. Ja uważam, że słusznie zrobiłem. Szkoda, że może nie zobaczyć tego, co chciałeś, ale jeszcze tutaj jest sporo rzeczy do pokazania w tej grze, więc myślę, że nie będzie tragedii. Dobra, wracam oczywiście do Nowigradu, nie kliknijmy przypadkiem jakiegoś znacznika. Okej, ryneczek, poproszę. Dudu. Musimy pogadać z Pryszcillą o Dudu. No teraz mam tego questa z tym skarbem. Jezus. No i Dijkstra nas nie wesprze w przyszłości, bo tak wyczytałem, że później moglibyśmy liczyć na jegoś wsparcie. Nie wiem w jakiej sytuacji. No już tego wsparcia nie będziemy mieli. No szkoda, ale przynajmniej Triss jest dumna z tego, że Geralt nie skazał jej na takie cierpienie. Myślę, że to też będą jakieś plusy w przyszłości, z tego kto wie. Ale chodźmy teraz do Pryszcilli. Drogi panowie. Powiem jej, powiem spokojnie. Jemen. Dobra, i musimy iść na górę. Więc chodźmy, tak, ona miała ten lokal na górze, no tak. Się tutaj zgubiłem wtedy za pierwszym razem. Bo Pryszcilli, jak byłem. Spora karczma w ogóle, naprawdę. Czekajcie, bo się znowu zgubiłem. Ona jest w końcu na dole. Nie, dobra, bo to okej. Okay. Nie, tu ma jeszcze dwa piętra. To już się teraz zgadza. No hej.
Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łapu łowców czarownic, ale najpierw musimy znaleźć Dudu. Dokładnie. A co to znowu za plan? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Wtedy będziemy mieli szansę go odbić. Co ty na to? Ale jak chcesz znaleźć Dudu? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie może się ukrywać? Dopplery nie ukrywają się gdzieś, tylko jako ktoś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod inną postacią. Ale tym razem nie wrócił. Boi się, no, wystraszył się. Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale nie jestem pewna. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami, próbując zwrócić moją uwagę. Wcale mi się nie dziwię. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił cały czas o sobie. No tak. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo u ludzi, którym ufał. Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iriny Rynard. Całe dnie spędzał na scenie albo na widowni. Czyli lubił przebywać w teatrze. Tak, właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Przecież mógł liczyć na pomoc lisów. Skoro aktorzy są gotowi pomóc. Jakaś sztuka? Oczywiście, wystarczy, że wspomnisz o Dudu. Irina i jej trupa dużo mu zawdzięczają. Dobra, wypytajmy. Co łączy Dudu z aktorami? To ja ich ze sobą poznałam. Mieliśmy premierę, a Maksym leżał w garderobie pijany jak szpak. Więc pomyślałam o Dudu. Trudno wyobrazić sobie lepszego dublera niż Doppler. I Dudu tak po prostu przyznał im się, kim jest? No, na początku nie chciałam nic nikomu mówić, ale Dudu z Iriną od razu przypadli sobie do gustu. A jemu tak bardzo podobało się w teatrze. Że zaczął z wami występować. Tak. Ale teraz Irina ma wyrzuty sumienia, że pozwolili mu się tak narażać. No, skoro sprawiało mu to przyjemność. Czemu nie? Pewnie no sam dobrze wiedział, na co się pisze, nie? Możemy wykorzystać przedstawienie. O, właśnie. Gdyby wleść w tekst którejś ze sztuk wiadomość dla Dudu, że udałoby się go wywabić. Żeby z go przyciągnąć. Pomysł nie jest zły, ale parę wersów nie wystarczy. Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc na przedstawienia, które zna na pamięć? To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, głośnego, co od razu przyciągnie uwagę Dudu. Najważniejszy jest dobry tytuł. Coś, o czym całe miasto będzie mówić. Jeśli chcesz, możemy zabrać się do tego od razu. No właśnie. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Może lepiej zajmij się tym sama. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Zobaczysz, będziemy się przy tym dobrze bawić. Dobra, bierzemy się. Możemy się teraz zająć pisaniem sztuki. Masz już jakiś pomysł na fabułę? O, właściwie... Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że może na ciebie liczyć i że chcemy uwolnić Jaskra. To rozumiem. Musi być absolutnie jasne przesłanie, ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym, a to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Mniej więcej. Mniej więcej. To wystarczy. Super. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Najlepsza byłaby jakaś współczesna, chwytliwa historia. Może o kondotierach z Powis. O, już wiem, Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym, ale bezwzględnym bandycie i Dopplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz Doppler musi się ukrywać i może liczyć tylko na Wiedźmina, który z kolei zrobi wszystko, by ratować swoją córkę. Albo nie, ukochaną. No, co ty na to? Nie wiem, tak nie jestem przekonany do tego. Może spróbujmy wymyślić coś innego. To wydaje mi się trochę... Za współczesne? Ach, racja. Czekaj, daj mi chwilę. Słuchajmy. Mam! Już wiem! Wystawimy historię o Jeżu z Erlenwaldu. Potajemne zaręczyny, klątwa, okrutna królowa, dzwony biją północ. Ale... I wtedy wszyscy widzą jego twarz. Potwór chce porwać księżniczkę Pawettę. Każą go zabić, ale pojawia się Wiedźmin. I wszystko dobrze się kończy. No, to postanowione, tak? Chciałeś coś powiedzieć?
A dasz mi w ogóle dojść do słowa, czy już sama zdecydowałaś? O co ci chodzi? Na tym polega praca kreatywna. Przerzucamy się pomysłami, z których potem wybieramy najlepsze. No tak, czyli tak. Twoje. No tak, w końcu to ja się znam lepiej na teatrze. Pewnie. Ale ty oczywiście też masz swój udział w procesie twórczym. Jaskier ci to potem wyjaśni. Dobra. Chyba ta pierwsza historia była lepsza, no ale mniejsza. Musimy wymyślić dobry tytuł. To dużo ważniejsze niż sama historia, którą przedstawimy. Mam już kilka pomysłów, może coś ci się spodoba. Naprawdę tym razem weźmiesz pod uwagę moje zdanie? Oczywiście, przecież pracujemy nad tym razem, ja tylko dowodzę. Mam na razie pewnie dwa pomysły. Ocalenie Dopplera i Zmiennik Wybawiony albo Triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? Zmiennik Wybawiony albo Triumf... No, Ocalenie Dopplera to by pasowało do tej pierwszej powieści, a do drugiej pasuje to. Zmiennik Wybawiony albo Triumf Wiedźmina. Chcemy, żeby Dudu od razu zrozumiał przekaz. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i Zaklętym Jeżu nie ma żadnych... No właśnie, to mnie martwi. Nie szkodzi. Zamienimy jeża na Dopplera. Najważniejsze jest przesłanie. Przybywa Wiedźmin i ratuje Dopplera. Jasne? To będzie komedia? Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz coś lżejszego, zdecyduj i wezmę się do pisania. Komedia. Niech będzie komedia. Niech będzie. W takim razie zabieram się do pracy. A ty siądź sobie gdzieś w kątku i mi nie przeszkadzaj, dobrze? Dobrze, dobrze. W porządku. Skoro nie potrzebujesz pomocy przy pisaniu. Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Wołowina? Ach, nic już nie ma. O kurde. No aha. Skończyłam. Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło, ale... No dobra. Ale nie mamy czasu. Niestety. Jaką wiadomość dla Dudu przekażemy w sztuce? Wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje do charakteru mojej sztuki. Przecież napisałaś to specjalnie po to, żeby nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem. Poznamy go po bliźnie albo będziemy improwizować. Najpierw zanieś tekst madam Irini. No dobra. Już idę. Wiesz, gdzie ją znaleźć. Jej trupa występuje w zaułku rzeźni. Tak, tak, kojarzę. Dołącz do nas później. Bywaj. Dobra, zanieś sztukę, okej. Okay. 15 expa. Wybawiony, przeczytajmy sobie. To moja natura. Dobra. Zaktualizowana to jest 11 level, nie? Dlatego tak mało, no ta. Mogę coś jeszcze z tobą pogadać? Ryszcillo? Geralt! O dobra, mniejsza. Do zobaczenia. Okej, lecimy zanieść tą sztukę w takim razie. Jest niedaleko, więc nie będziemy się tepać. Zapomniała o najważniejszym przekazie, no ale dobra. Improwizować będziemy. Nie pierwszy i nie ostatni. Raz. Dobra, lecimy na pełnej zanieść to. Zobaczymy, co powiedzą tamci aktorzy. No mam nadzieję, że się zgodzą, nie? Nie no, powiedziała, że będą chcieli pomóc, no to... A mój tatko jest łowcą czarownic. Tak zrobią. Miejmy taką nadzieję. Bo ty chyba musisz mnie tu wpuścić, nie? Gościu? Tu występuje trupa madam Iriny? Ta. Ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. No, rozumiem. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? poczekaj. Nie chcę kupować biletu. Jak nie, to nie. Za darmo to se wiesz. Możesz kurwy przez okno pooglądać. A nie artystki. Dobra, cwaniaczku. Na pewno kojarzy mi się, że to z innej strony też się dało wejść, bo ja wchodziłem tam, jak sobie eksplorowałem.
elfia krew, co? Nowigrad? Jaka elfia krew, człowieku? Daj mi spokój. Coś się da wejść tam na pewno. Trzeba znaleźć odpowiednią miejscóweczkę. Ale damy radę, spokojnie. Dobra, może nie tędy. Co to jest? Nie, tutaj nic nie ma. Geralt, proszę cię. Są schody. Aczkolwiek to jest zamknięte. Nie mówcie mi, że będę musiał płacić 50 koron, żeby dostarczyć tą wiadomość. No ja wchodziłem tam, no. Chyba że na potrzeby tego questa zablokowali możliwość wejścia. Thanos będzie karany. Co jest siwy przygód szukasz? Tutaj na pewno nie. Nie, to są magazyny. Tu górą, o właśnie. Dobra, to jest ten szajbus. Tędy przechodziłem. Na bank tędy wchodziłem. Na 100%, no come on. Co za oszustwo, no nie mówcie mi. Kurwa, będę musiał zapłacić 50 koron. To straszne. No tu jakoś przeskoczyć? Nie, tutaj się nie da. Magazynem? Nie no, magazynem nie. Ten magazyn Street, co go tutaj czyściliśmy kiedyś. Jest masakra. O, nie przedostaniemy się. Nie ma bata. Czekawa jak podejdziemy. Może przeskoczymy gdzieś przez murek. Ale to coś czuję, że to nie przyniesie efektu, którego bym chciał. Nie, to jest za wysoko na jakiekolwiek skakanie, nie ma opcji. To jest zamknięte. Zeskoczymy, to się zabijemy. Dobra, idziemy do tego gnoja zapłacić. O Boże, zamknięte tu było. Gdzie jesteś, bileciku? Kurwa, 50 koron. 50 koron. 50 koron. 50 koron. Fuck. Dać bilecik? Dawaj. Tak. Masz. Jeno, nie właśnie nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. No dobra. Kurde. Zróbmy sobie zapis. Dobra, i pogadajmy z Ireną. Madame Irina? Irina, przepraszam. Irenka. Geralt z Rivi. Jaskier tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. W takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Rozumiem, nie ma problemu. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Mają problemy, no. Jaskier ma kłopoty. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważne. Bardzo. Uwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać. Ułożył obraźliwe kuple do kapłanach Wiecznego Ognia? Gorzej. Gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale najpierw muszę skontaktować się z Dudu. Ale on przecież też zniknął. Mam pomysł, jak go tu ściągnąć, ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Priscilla. Priscilla. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera. Mhm. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Zajmiesz się tym? Pewnie.
Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Co to za maskonury? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście, może wycofali się z interesu? Oby nie. Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Oby nie. Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Trudno. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka. Raczej topory, maczety i cegły. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. Dobra, to lecę. Dzięki do roboty. Za pomoc. Wrócę jak najmę ochroniarzy. Do zobaczenia. Dobra, zwerbuj, ale ja chcę zwerbować najpierw rozgłos, tak. Nie to, co ty mi tutaj, Geralt, robisz? Musi być rozgłos, dokładnie. Robimy coś, kurwa. Robimy coś porządnie, albo... Nie podchodź do mnie. Nie panikujcie, Jezus, ludzie. Dobra, robimy coś porządnie albo wcale, nie? Bierzemy się za to. Robimy coś porządnie albo wcale. To zrobiłem ze skarbem Dijkstry porządnie. Ale nie no. Męczy mnie to, ale... włos z głowy tryz nie spadł. Dokładnie. I to jest jak najbardziej plus. Okej, tutaj, tak? A tutaj byłem kiedyś. Jakiś explore czy coś w tym stylu. Tak mi się kojarzy, chyba. Albo bardzo podobne mieszkanko. Są elfki? Nie. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Dokładnie. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. To jest elfka. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha? Wielkie dzięki. Wybacz. Wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nissa jest trochę przewrażliwiona. Wszyscy jesteśmy. Zwłaszcza ty, jak sobie żonglujesz, nie? Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nissi. Powiedzieli, że przytną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gapiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Zajmę się tym z przyjemnością. Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nissa słyszała, że mówili o podpaleniu. Dobra. No dobrze, a pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Spokojnie, są inne metody. Dokładnie. A pozbyć się zbirów. Pewnie, na usługach kościoła Szajbusu. Niewinną elfkę, niewinną, podkreślam. Teraz sobie dorabia, wiąże ledwo koniec z końcem. Stanę po jej stronie, zawsze. Dobra. To wy jesteście... Ej, Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. Ano ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, Brudasie? Jezus, wyjmij mnie ci. Zostawcie maskonury w spokoju.
Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta? Co go od churwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza! Niech no tylko zejdą, poety niedojebane! W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco! Ty? Kiedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają! W życiu wam nie zapłacę. Mam nadzieję, że ich wyrżniemy, Geralt. Spływajcie stąd, ale już. Co? Kurwa! Dobra, lecimy. Kurwa, co to za... Fajnie, jakiś achievement wszedł. Okej. A, i to tyle, tak? To się nawalczyłem? Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Jeden cios wystarczył. Mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie ma problemu. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest. I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. Okej. Do zobaczenia w takim razie. Zajebiście, dobra. Czyli została nam jeszcze ochrona. No, expik taki jest, a nie inny. Dobra, ale do ochrony to już się tepniemy. A, wiecie, tak. Skorzystamy z zajebistej modyfikacji. Ze mnie oczko swędzi. Nieprzyzwoicie mnie swędzi. Ochrona, jakichś tutaj oprychów musimy najeść, znaczy oprychów, jakichś postawnych gości, żeby z daleka wzbudzali respekt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lukrowane ciasteczko. Okej, jakieś bójki? Ładna walka, niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? W sumie... Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny Shao! Nilfgaard? Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metiny! Nie z Nilfgaardu. Okej. Wychowani przez dzikie psy na szerokich równinach Magdeira. Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych Allen Metiny. Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestiom? Dobra, z chęcią. Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatra. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod scenę. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. No właśnie. A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. I co wy na to? Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. Oho. Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. A jak przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Dobra. Dobrze, ale zmierzę się z wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Dawaj kasę, Geralt, lecimy. Trzymaj. Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Ja, kończ tamtym, mam coś ekstra! Dobra, z dwoma wyglądają na kozaków. Aha, o, nie mogę. Zajdźcie go od tyca! Fuck. Mogę używać regen... A kurwa, też nie mogę. Kurde. Dobra, szybkie ataki. Uważaj, Geralt. Dobra. Kurwa, nie mogę też robić uników.
mogę robić uniki. Fak, fak, fak. Dobra. Mhm. Shit, shit, shit. Fak. Dobra. Jeden sobie padł elegancko. Wcale nie jest takie proste. Dobra, pięknie. Mhm. No, dostać taki piękny wpierdol to nieczęsto się zdarza, co Hal? O, nie miał, ale widzę po jego gębie, że mu się podobało. Czas trochę odsapnąć, możemy pójść i ochraniać co tam chcesz. Za darmo, co Hal? No, ja myślę. Masz z powrotem swoje pieniądze. Niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. No i dobra. Dobra, questy poboczne załatwione, czyli, znaczy poboczne, rozgłoszone i ochrona. Ale przedstawienie dokończymy sobie w następnym odcinku. Na dzisiaj to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie również o Steamie i o Originie. Jeśli chcecie mnie dodać do znajomych właśnie tam, to informacje w opisie. No i dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Na razie.